Ja się, siema widzowie, witam gitów sztywno. Modyfikacje początków będzie co każdy odcinek. Witam serdecznie. Słuchajcie, jesteśmy w kopalni. Kontynuujemy sobie naszą historię z poprzedniego odcinka. Wy na samym starcie możecie zostawić lajka, a ja na samym starcie poddymie. Jak to się robiło? Kiedyś było takie siu, kurwa. Ale to cringe'owo teraz Ej, brzmi. ty. Kiedyś aż tak cringe'owe chyba nie było, nie wiem w sumie. Chociaż robiło się to trochę, takie siu, się trochę dla memu robiło. Kurwa, siu, co to w ogóle? Dobra, nieważne widzowie, grajmy w tą zajebaną, tego jebanego gotika, kurwa, Kroniki Mertans, trzeba Ej, rozpierdolić tu ty. Bloodwina, bo się szefuje, a my go Ej. zamierzamy wysłać do kolonii górniczej. Mam taką nadzieję przynajmniej. Co chcesz Pogadajmy mi na powiedzieć o samym kopalni? starcie ze No, zwykłym kopaczem. wydobywamy w niej. To już Czasem, gadaliśmy. jak jeszcze trochę pokopię, to chyba odpadną mi ręce. To już też słyszeliśmy te opcje dialogowe. Pogadajmy z tym, z Murkiem. Ej, Pojawiła ty! się nowa opcja dialogowa. Ty nie wydobywasz? Moja ręka W poprzednim dalej odcinku nie nie byłem jest w w stanie z nim najlepszym gadać, ale po stanie. wydarzeniach, które się Jeśli tutaj będą chcieli mnie stały, a zmusić do było kopania, poddymione. to będą to musieli zrobić siłą i przy wszystkich. Niech wszyscy zobaczą, jak zmuszają starego, rannego górnika do śmierci z kilofem w ręku. Powinniśmy się im jakoś przeciwstawić. Jeśli tak to zostawimy, to wykończą nas jednego po drugim. Zupełnie jak Roela na dnie tego tunelu. Całego poturbowanego i pogryzionego. Może to stary Jakoś o Murański. tym myślę. To chyba wolę nie siedzieć tutaj zaraz Gdzieś przy tam tych był. wszystkich strażnikach. Kurwa, Chwila. gryzie. Dobra, widzowie. Słuchajcie, jeżeli nie widziałeś poprzedniego odcinka, to zobacz, bo w poprzednim odcinku fest zajebista chce się wydarzyła w ogóle, nie? Fajny plot twist, naprawdę, podobało mi się. No i teraz dokończamy to wszystko. Murk, jak na faceta ze złamaną ręką, zdaje się być bardzo skłonny do walki ze strażnikami. Ciekawe, gdy mnie mijał, poczułem jakiś dziwny, znajomy zapach. Chodzi oczywiście o zioło, które znaleźliśmy zapewne w poprzednim odcinku. Murk, Chwila. poczekaj, kurwa, co ty odpierdalasz? Uspokój się. Ja to wszystko naprawię. Przecież ten Bloodwing to jest już, nie wiem czy ty wiesz, słuchaj Murk, ale Bloodwing już jest ogólnie kurwa w więzieniu. Ole zajebista kurza. Słuchaj, Bloodwing jest kurwa w więzieniu, już nie musisz wiesz. Nie musisz pracować, spokojnie sobie odpocznij. I ja tutaj wam wszystko ogarnę. Wpierdolę go do więzienia i będzie gituwał, mówię ci. Mam nadzieję, że idziesz odpocząć, a nie harować. Beczka z wodą, to chcemy kocioł. Chyba idziesz odpocząć, tak? Nie wiem kurwa gdzie on idzie. On jest truchta kurwa, trochę jak jakiś ścierwojad albo coś takiego chodzi. Takie wrażenie. Pogadajmy Ej, może jeszcze z tym zwykłym co jak kopaczem. jeszcze trochę po. Nie, to już oni mają to samo dokładnie co do powiedzenia, tylko innym głosem. Zobaczmy co zrobi Murk, bo mam wrażenie, że coś mnie tu śmierdzi. Zresztą sama mi postać powiedziała, że coś śmierdzi. Tylko dosłownie Ej, ty. śmierdzi. Że od niego śmierdziało. Nie wiem czy to. A, czyli to on spalił te ziele, tak? Bo skoro on śmierdzi, to pewnie on spalił to ziele. Ja wydałem dobrych chłopaków i teraz oglądają świat za krat, kurwa. Znaczy za krat to może przesadziłem, ale za kilofa jeszcze płacą 3 razy więcej. No nic. Pod 60 nowiłem, ale przynajmniej dzięki temu, co? Tu jesteś, szukałem A cię. się wystraszyły. Ale przynajmniej dzięki temu, co? Już nie wiem, co mówiłem, że oglądają świat za kilofa i płacą 2 razy więcej. Mnie? O co chodzi? Chodź za mną, nie ma czasu na wyjaśnienia. Tak, widzowie, jest w ogóle poranek, więc dzisiaj też musicie mi wybaczyć, że te odcinki takie bardzo chillowe są. Staram się kurwa skupić jak tylko mogę, ale chyba aż tak bardzo nie mogę się skupić, bo coś pierdolę takie Jesteś głupoty, że wreszcie, już się martwiłem, że do nas nie ledwo za zdanie dołączysz. potrafię skręcić razem. Co tu się dzieje? Od jakiegoś czasu prowadzimy tutaj tajne zebrania, by ustalić nasze dalsze działania. Początkowo myśleliśmy,
to uda nam się dojść do jakiegoś porozumienia. Bunt. Niestety dzisiejsza sytuacja pokazała, że nie mamy żadnego wyboru. Tutaj nie chodzi już tylko o warunki pracy i nasze zarobki. Tutaj odbywa się walka o nasze życia. Co planujecie zrobić? To, co powinniśmy zrobić już dawno. Wziąć kilofy w dłonie i przywalić nimi w łby tych przeklętych obywateli. Nie wyjdzie. Zbyt długo już się na to godziliśmy. Igor i jego strażnicy muszą ponieść karę. Daj mi to załatwić. Jestem z gildii kupieckiej. Odkąd tu przybyłeś, mieliśmy cię na oku. Miałem przeczucie co do tego, że możesz być zwyczajnym szpiegiem i nie myliłem się. Nie trać już czasu na te swoje gierki. Przyznaj się po prostu, że przybyłeś tu tylko po to, by nas rozpracować i zmusić do niewolniczej pracy. Nie jestem. Lorenzo przysłał mnie, by wam pomóc. Lorenzo przysłał mnie, by wam pomóc. Naprawdę? To dlaczego wcześniej nic nie powiedziałeś? Dlaczego kręciłeś się pod domem Igora? Twoja historia jest bardziej... Nie, no błagam was. A my mamy już dość kłamstw. Nie mogę pozwolić, by zwykły szpieg tak jak ty pokrzyżował nam plany. Chłopcy, brać go! No i kurwa, i po co? No i po co? Ja pierżuper, no nie mam chyba sans z nimi wszystkimi. Panowie, ja wam chciałem pomóc, kurwa, co wy odpierdalacie? Jebane bobki. Pomocy. Panowie najemnicy. Ale się kaszana dzieje, widzowie. Ale fajny wątek w ogóle. Mega mi się podoba. Pomocy. No kurwa, pomożecie mi? Kurwa, no ja też biję kill-offem, no. Na trzech chłopa? Kill-offem? Może kopasze. Widzę, że ktoś napisał mi komentarz. Dzięki komentarz. Dzięki widzu. No nie mam szans, kurwa. Skurwysyny. Chowam kill-off. Nie jesteś wcale taki głup. Wypierdalać mnie stąd. Dobra, słuchajcie, mam pomysł, który niejako może wypalić. Może przedyskutujmy to. Kurwa. Dobra, nie chcę mieć pałki na głowie, kurwa. Żebym ja was musiał rozpierdolić, no nic, bywa i tak. Dlatego właśnie po to miałem, kurwa, wziąć broń. Jeszcze mnie dorwiesz? Właśnie dlatego dobrym pomysłem byłoby zostawić broń wtedy, a nie tylko i wyłącznie potki. No nic, no musimy zainwestować, wydaje mi się, w tak zwane... Cokolwiek w sumie. Nóż na wilki, maczugę, posiłkowy zestaw. Nie, ja bym chciał pakiet 50 strzał. Dwa razy? Nie, no dobra, na razie myślę, że raz może wystarczy. Mały kołczan, 10 strzał. Średni kołczan, 50 strzał. Panowie, ale się syf odpierdala, widzowie. To jest w ogóle kontynuacja wątka z poprzedniego odcinka, więc jeżeli oglądasz tu, to pewnie nie wiesz ni chuja, o co chodzi. Ale no, zadziało się w poprzednim odcinku. Zadziało się. Trudno, musimy sobie z nim poradzić z łukiem. I kurwa, 60 golda z bryłek poszło. Teraz cię mam. No i po co to tak? I po co? Dobrze, że ja w łuk jestem zajebisty. No nie no, że ja wszystkich kopaczy musiałem kurwa zabić. Aż mi przykro, z górnicy uznali, że mnie za szpiega i wrzucili się na mnie w jednym z opuszczonych tuneli. Chyba musieli mnie obserwować od dłuższego czasu. Nie sądzę, że moje słowa w tym momencie mogły cokolwiek pomóc. Górnicy walczyli ze mną na śmierć i życie, nie pozostawili mi wyboru. Bez osób przewodniczących strajkowi pozostali górnicy powinni stracić ochotę do jakichkolwiek protestów. Muszę jak najszybciej dostać się do Lorenzo i powiedzieć mu o całej sytuacji. Może uda się dzięki temu powstrzymać dalszy rozryw krwi i obłęd Bloodwina. No niestety, widzowie. Jest jak jest. Nic tu nie ma. Dobre chłopaki to były. Chyba. Nic tu nie ma. No, walczyli o życie, prawda? Więc chyba... Chyba była to w porządku walka. Nic tu nie ma. Ale polegli. Łuk brzozowy too strong. W ogóle ile ten łuk bije? Mało, nie? Z 20 tego. Ale no oni też nie mieli żadnej zbroi, nic nie mieli. Zobaczę, czy nie czy gdzieś tutaj nie ma tego strażnika. Jak tylko się obejrz, ale widzę, że chyba nie ma żadnego strażnika tam.
i odnaleźć tego strażnika i... Chociaż co ja mi będę kurwa pomagał. Ale może za to bym dostał coś fajnego. Tego tak patrzyłem, ale widzę, że tam jest tylko ciało tego jednego z ziomków. A strażnika nie ma tego, co zaginął. Czy my chcemy coś jeszcze zrobić, z kimś porozmawiać, coś komuś przekazać? Tu był chyba ten ziomuś, nie? Tolek. Z nim nie mogę pogadać. Może tu jeszcze będzie ktoś ciekawy. Tu jest ten chyba tylko ze złamaną ręką, prawda? Mówimy mu o wszystkim, czy spierdalamy już z tego miejsca, jak kurwa najszybciej tylko jest możliwość. Chyba jest ucieczka robiona i teraz tak. To co zamierzam zrobić, to zrobić takiego trika, że napiszemy tutaj gierkę na GigaKoksie i patrzcie to, bo ja w poprzednim odcinku mówiłem co chyba z 20 minut o tym, że wymyśliłem genialny plan na to, jak oszukać strażnika. I jest to całkiem dobry plan, tylko teraz go trzeba wprowadzić w życie. To jest wyeksportowane złoże. Wyeksploatowane, kurwa. Ciągle nawet ja nie wiem, co ja mówię ciągle. Ja tu jedno powinno być pełne zboże. Złoże. Jaki ja mam niedowład, kurwa. Mózgu i języka jednocześnie, to jest co, gościu. Patrzcie to. Tu. No nie? To jest kurwa rozkminka, ba. Wyrzucam złoto. A nie mogę wyrzucić złota. W ogóle nie mogę nigdzie wyrzucić złota? A no i dobrze. No. Bo to co miałem za plan, to po prostu wziąć to złoto, wypierdolić na ziemię. Ale to już chyba próbowałem też w poprzednich odcinkach, bo coś mi się tak wydaje, że gra. Że już to pewnie kiedyś, jak tu pierwszy raz byliśmy, wykminiłem i też mi tak postać pokazywało. No i chuj, po moim genialnym planie. Bladwin polecił mi nie przepuszczać nikogo, dopóki sam nie wróci do kopalni. Bladwina nie ma w kopalni? Tak, podobno miał jakąś rozmowę z Igorem. Ja tylko widziałem, gdy biegł jak poparzony w stronę miasta. Cholera wie, o co mogło chodzić. Ja tam nie chcę mieć problemów. Dlatego proszę, byś zawrócił i zajął się kopaniem. Blotin zamknął kopalnię aż do czasu odnalezienia Narsa. No kurwa, no ja tam nie mam co robić. Musimy to jakoś, słuchaj, panie strażniku... rozkminić, słuchaj, może uda ci się przymknąć co oko, bo raczej się nie rozkurwię. Może jakbym miał jak tą zbroję w eku i bym ją założył, to może wtedy kupca, kurwa, co ja gadam, tego, jakby gildii kupieckiej. Ale no z takim łuczkiem to myślę, że ja se mogę, kurwa... Może uda ci się przymknąć na to oko. Loda zrobić. Bladwin ukręci mi łeb, jeśli dowie się, że cię przepuściłem. Słuchaj. No chodź, zobacz. No kurwa, poczekaj. Jest szansa, widzowie. Tylko gdzie ja mam tego save'a? Gdzieś tutaj. Który by to był ten ostatni save? Ten. No, jest szansa, co prawda nieduża. No, jakbym podszedł do niego, ciach z uchu, ewakuacja, ale wtedy by też mnie chyba dojechała cała straż, kurwa, kopalni. Więc no... No musimy go kurwa, tyle bryłek złota się pójdzie jebać, to jest 1000 gonda, szczerze mówiąc. No ale chyba muszę mu tyle dać, wydaje mi się, że w innym wypadku nie uda nam się. No nie, jakbym miał ten swój łuk, to na pewno bym go rozpierdolił, znaczy strzały, no ale nie mam. A mogłem wziąć, bo rozkminiłem jak wziąć potki, to mogłem przecież rozkminić jak wziąć łuk, ale uznałem, że przecież mi się nie przyda, bo jestem tam tylko zbadać sprawa, tu się kurwa zadziało. Żartujesz sobie? Dobra, możesz przejść.
ale żebym cię tu więcej nie widział, bo będę miał kłopoty. Nie będziesz, czemu mu nie pokazałem kurwa pieczęci twojej, którą mi dał Lorenzo. To wtedy powinien mieć w teorii mnie wypuścić za friko. Moje rzeczy, otwórz, ile mam w ogóle bryłek? Nie no, trochę tych bryłek mam. To jest 1000 golda pewnie, albo 2000 nawet. Jak to wymienię teraz, bo on wziął 50. Goniec, Marvin? Zgadza się. Zdaje się, że masz jakąś sprawę do obgadania z Lorenzo. O, kolejny najemnik, który mi to mówi. Dzięki, spoko, będzie obgadywane. Słuchaj, nie tu się, a nie, tu się chyba wymienia, tylko głębiej, tak? Te bryłki. O, samorodek złota, tik, tik, tik. Mogę? Nie mam kilofów ze sobą? Niemożliwe. Muszę mieć jakiś kilof. Halo? Czemu nie mogę samorodka złota odkopać? Czuję się kurwa oszukany. Gdzie są moje kilofy? Przecież miałem ze dwa, to co oni mi ukradli? Ja tam kupuję kilof ze wszystkim. Poczekaj kurwa, potki? Nie no, potki mi oddało, no to kilofów nie oddało, potki oddało? Nie no, są kilofy kurwa, czyli nie mogę po prostu tego, tej konkretnej jakby, tego konkretnego złoża ruszyć, rozumiem. Pokaż mi swoje towary, masz coś ciekawego? No masz te bryłki złota i młoty kowalskie, to nie chcę. Wszystko. No, trochę siana jednak zarobiliśmy, plus dwa koła, pozdrawiam serdecznie. I wydaje mi się, że teraz jest bardzo ważna rzecz, którą musimy zrobić, mianowicie udać się do Lorenzo. Mam nadzieję, że będzie tam też Bloodwin i kurwa trochę mu mina średnia. Zobaczy, że byliśmy tu na tajnej kurwa misji. Punkty trafień, jakieś mana, to nie chcę. Łaskę i nosa, pierścień skóry. Dobra. Wszystko załóżmy, żeby być max chronieni. I akurat, a jeszcze łuk trzeba założyć porządniejsze, a nie to gówno co kupiłem. Tam znalazłem chyba. Tego jeszcze nie mogę założyć, ale mogę założyć to, cyk. Ale to mogę. To lepsze. Idziemy. Mogę to jeszcze wydobyć, może teraz. Nie mogę. Może z tobą mogę pogadać, Finn? Nie mogę. Ale fajnie, zajebiście wykminiona fabuła, serio. Spójna. Bardzo. Taka, że patrzę na tą fabułę i ona faktycznie ma sens, nie? Tutaj, że zamknęli tego zioma, zajebiste to jest. Bez nim się podoba. Daleko nie mamy, bo idziemy tutaj i chłop powinien nas przewieźć pod gildię kupiecką. Goniec Araxos, słuchaj, witam serdecznie. Zabierz mnie do miasta. Obóz węglarzy. Właśnie taka opcja się pojawia jak obóz węglarzy. Nie wiem co to jest, ale się tam zapewne udam w pewnym momencie. Chciałbym odwiedzić obóz węglarzy. Zobaczyć co tam się dzieje. Idziemy pod gildię kupiecką i idziemy porozmawiać z panem Lorenzo, z naszym szefitem. Szybki sejbik. Oj, będzie szybki? Chyba będzie. Jak nie jest szybki, to zawsze wtedy mam pokazane, że dysk C jest używany na 50%, a jak jest szybki, to na 0. Nie wiem od czego to zależy, ale tak jest. Do Lorenzo, mam nadzieję, że tu będzie Bloodwin. I bardzo się kurwa, mam nadzieję, zdziwi. Idziemy. Widzowie. Witam, co się dzieje? Panie Lorenzo, nie ma Bloodwina? Hey. Imponujesz mi, Marvin. O. Najpierw Adelard chciał cię widzieć jako jednego z naszych szermierzy, a teraz Garrosz widzi w tobie potencjał na dobrego tropiciela. Przemyśl sobie wszystko na spokojnie. Raz podjętej decyzji nie będzie nam się chciało zmieniać w twoich papierach. Jak sytuacja? Sytuacja na wyspie się pogarsza, a to oznacza, że ludzie coraz częściej będą się uciekać. Ale posłuchaj, bo ja tu misję wypełniałem. Co, że jesteś? Musimy porozmawiać no. O tym, co zrobiłeś w kopalni. Bloodwin zdążył mi już wszystkim powiedzieć. Co? O czym? Cokolwiek powiedział, to kłamstwa. Spokojnie, chłopcze.
Myślisz, że tak łatwo można mnie oszukać? Szefito! Wysłuchałem spokojnie, co Bladwin miał do powiedzenia. Przesiałem prawdę od kłamstw i ostatecznie Bladwin otrzymał ode mnie bilet na ekscytującą wyprawę do górniczej. Czyli tak Bladwin stał się tutaj. Próbował zrzucić całą winę na sytuację w kopalni na ciebie. Jedyne, czego nie przewidział, to fakt, iż pracujesz bezpośrednio na moje polecenie. W ten sposób opowiedział mi o wszystkich swoich metodach i przewinieniach, jakby dotyczyły ciebie. A ja otrzymałem jasne dowody na jego winę. W swoim nowym domu będzie miał aż nadto dużo okazji, by wykorzystać swoje talenty do motywowania górników. No będzie miał. Muszę ci przyznać, Marvin, niestety dobrze sobie tam w miarę ułożył życie. Nie tylko przejrzałeś, co się dzieje w kopalni, ale jeszcze sprawiłeś, że winny sam wszystko wyśpiewał. Jak udało ci się powstrzymać górników przed otwartym buntem? Niestety. Niestety nie obyło się bez rozwiązania siłowego. W takim razie będę musiał przygotować odpowiednie formularze dotyczące wypadków podczas pracy oraz rekompensaty dla rodzin poszkodowanych. Będzie nas to trochę kosztować, ale lepsze to niż utrata kopalni. Co teraz stanie się z kopalnią? 2000 expa? Po początku wyślę tam całkiem nowy garnizon strażników. Tym razem na kapitana mianuję kogoś znacznie bardziej doświadczonego i mniej żądnego władzy. Na jakiś czas zamkniemy rekrutację nowych górników, by uniknąć ponownej infiltracji. Muszę jeszcze się zastanowić, jak postąpić z Igorem. To specjalista od rachunków. Ale sytuacja chyba go przerosła. Pewnie zajmie to kilka dobrych tygodni, ale kopalnia znowu zacznie przynosić zyski. Dość już tego gadania. Proszę, oto twoje wynagrodzenie. Masz teraz co świętować, a ja zabieram się za rozwiązywanie tego bałaganu. 800 golda. Lorenzo Gigasef. Ty, jak jest ciemno na dworze, jest jebana 11 godzina, ja nic nie widzę na dworze. Sytuacja na wyspie. Tak, jak sytuacja. Słuchaj, Lorenzo, jeszcze coś ciekawego, czy nie? Nie. Ktoś, słuchajcie... Ktoś, misja została w ogóle wykonana, tak? Tak. No, mamy, słuchajcie, 4500 golda. W sumie nie zastanawiałem się, co będziemy robić dalej. Wiem tylko, że jeden z ziomów szuka nas, w sensie potencjalnie chce nas jako... Mi się chce bekać, kurwa. Potencjalnie chce nas jako tropiciela, tak? I ja bym chętnie z tej okazji chyba skorzystał. Tylko nie wiem kto. Wydaje mi się, że ty. Co, Garos? Tak, wydaje mi się, że ty. Najpierw dawaj jeszcze siano za tego. Za wściekłego dzika. Dzięki. No chcesz mnie w swoim oddziale. Niewykluczone. Wśród tropicieli Araxos jest miejsce tylko dla najlepszych. A ty udowodniłeś, że masz na takiego zadatki. Co o tym myślisz? Myślę, że z chęcią, bo tamtego nie mogę. Jestem gotowy dołączyć do twojego oddziału. No, trochę potrafisz. Z przyjemnością wcielam cię do oddziału tropicieli. Zobaczysz, nie pożałujesz. Kurwa, taki dzień jest dzisiaj, jestem taki przyjebany. Moje ważniejsze niż polecenia Adelarda. Jako tropiciel musisz pokazać wszystkim myśliwym na wyspie, kto tu rządzi. Twoje zlecenia staną się teraz bardziej niebezpieczne, ale też o wiele lepiej płatne. Żebyś mógł im sprostać, otrzymasz dostęp do najlepszego sprzętu i nauczycieli. Tylko pamiętaj, jeśli mnie zawiedziesz, to skończysz nie z jedną, ale dwoma strzałami w kolanie. Jarosław, w takim razie jestem spokojny o moje kolano, bo nie nawykłem nawalać. I to właśnie chciałem usłyszeć. Idź teraz do Ingora. Będzie miał dla ciebie nowy sprzęt. W końcu się dowiesz, co to znaczy nosić porządny pancerz. No dobra. No to dobra, to idę kupić. Mam 4,5 koła, więc ja bez zbroja na jakieś się okaże, że kosztuje kurwa 40 tysięcy. Słuchaj. Potrzebuję pancerza. Gratuluję awansu. Łap, to twój nowy ciuszek. Za friko, kurwa? Co ty pierdolisz, za friko nową zbroję dostałem. Dobra, a ja chciałem zapłacić za kurwa pancerz południowca 2000. O kurwa, to jest, no jest to siekiera. Pancerz tropiciela Araxos. No mocna jest to zbrojka, faktycznie. Chociaż on ma fajniejszą taką z kapturem. Też bym chciał. Jak wygląda szefie w nowym pancerzu?
No dobra, to jakaś robota, co? Jest jakaś robota specjalnie dla tropiciela? Robota dla tropicieli zawsze się znajdzie. Zobaczmy, co mógłbym ci przydzielić. To będzie odpowiednie. Ktoś musi sprawdzić teren, przez który nasz współpracownik Ernesto będzie szedł do Wielkiej Winnicy. Chyba znasz tamte okolice, prawda? No właśnie. Jakieś pytania? Po co idzie do Wielkiej Winnicy? No a po co kupiec może gdzieś iść? Ma tam jakiś interes do zrobienia. Nie wiem jaki. I zakazuję ci go wypytywać o szczegóły. Ludzie cenią sobie nasze usługi. Właśnie ze względu na dyskrecję i brak dodatkowych pytań. Rozumiesz? Oczywiście. Do Wielkiej Winnicy prowadzi kilka dróg. Nas interesują dwie, bo Ernesto jeszcze nie zdecydował, którą wybierze. Pierwsza to stary tunel w górze naprzeciwko miasta. Oczywiście nie ten zawalony, tylko ten, który prowadzi do lasu za Wielką Winnicą. Druga to ścieżka biegnąca przez zrujnowany wąwóz. Wiesz, ten, gdzie osypujące się skały są podtrzymywane przez kilka belek. Nie wiem. Mam kogoś do pomocy? Oby tak. Daj spokój. Kilku ludzi wysyłamy tylko do trudnych zadań. Myślę, że tyle informacji ci wystarczy. Do roboty. Chuja mi wystarczy, nic nie wiem, co się dzieje. Oczywiście. Jak każdego członka naszych sił specjalnych, w razie niejasności, musisz też pamiętać, że stopień to nie wszystko. Jeśli nie będziesz niczego umiał, to nie będę cię uczył podstaw. Nie mam na to czasu. A tak poza konkursem, znam się też na łowiectwie. Uczenie innych w tym zakresie nie należy do moich obowiązków, więc musiałbyś wyłożyć trochę złota, ale na pewno się dogadamy. Jeśli znasz podstawy, to mógłbym nauczyć cię wyrywania kłów, pazurów, rogów cieniostwora, języków ognistych jaszczurów, czy ściągania skór z gadów. Zainteresowany? Now we talking. Jasne, że tak. Czy czegoś o polowaniu? Jeśli będziesz pamiętał o złocie... No jasne, po... O kurwa, trochę dużo. Ale z przyjemnością. Tylko nie wiem, czy teraz. A w sumie... Tylko... A w sumie to nie wiem. Ja się chcę tego nauczyć teraz. Jeśli... Chyba tak. W tym przypadku musisz uważać na oparzenia. Ich języki często są gorące, zwłaszcza tuż po zabiciu. Samo wyrwanie jest całkiem łatwe. Wyciągasz na zewnątrz tyle języka, ile tylko dasz radę. Bierzesz coś ostrego i odcinasz go w głębi gardła. Jak wyrywać rogi cieniostworom? Jeśli uda ci się któregoś pokonać, to zbadaj, w którym miejscu skóra pyska nakłada się na róg. Tam ją przetnij, dzięki czemu znajdziesz nasadę rogu. Podważ go jakimś mocnym narzędziem, a potem zacznij nim szarpać na boki. W końcu powinien wyskoczyć z czaszki. Cholera, dobry jesteś. Nie jestem w stanie cię niczego nauczyć. Dobra, i teraz chyba bym troszeczkę zaostrzenił. A, bo ja mam jeszcze kolejny poziom w ogóle. Kurwa, co tu się dzieje, widzowie? Nie wiem, czy ja się chcę uczyć zręczności. Ja bym do stówki docisnął jeszcze. Tylko pytanie jest takie. Czy wolałbym do tej stówki nie docisnąć, wpierdając goblinie jagody? To jest moje pytanie. I moja odpowiedź brzmi chyba nie. Te piątkę na razie się nauczę. Nie mam czasu na uczenie podstaw. Aha. No dobra. To się u Cynamona nauczymy. Wolałbym się chyba nauczyć, w ogóle on od 120 dopiero uczy, taki pojebany ten. Bardzo dobrze. Taki pojebany chłop. Dojebany, fuj, umiejętnościami. Dobra, zręczność plus 5. Zły, ale nawykłem do pracowania z bardziej doświadczonymi ludźmi. No co ty pierdolisz? Jak to od 80 mnie nauczysz? A ile ja mam? Przecież mam 80. Przecież 60, ale plus wszystkie rzeczy to 80. Chcę po... No, a wcześniej mi uczyłeś. No jak nawykłeś do kurwa? Ci kopa strzelał. Dobra, to ty mnie nauczysz, prawda? Dokal. Jesteś co? Dzięki. Drugi raz się tyle już nie nauczę. Ale coś jeszcze bym mógł z jeden się nauczyć chyba. Tylko czy to jest warto za tyle aż się uczyć punktów nauki?
Jeszcze niedługo będziemy pewnie szli w kowalstwo, to też trzeba mieć na uwadze i w sumie bym się nauczył nowy poziom łuków wszedł, a to kosztuje pewnie chyba 10 doświadczenia, punktów nauki. Więc to co bym teraz zrobił, to udał się do kuchni, bo już mam 30 minut, więc nie wiem czy ja chcę zaczynać nową misję. Udałbym się do kuchni jakiejś, znalazł jakąś kuchenkę. Nie wiem, oni tu chyba w tych najemnikach nie mają kuchenki, bo kiedyś pamiętam szukałem, była szukana kuchenka kurwa. Musiałem chodzić po całym mieście, żeby ją znaleźć. Całkiem możliwe, że tutaj nie jest posiadana. Oni tu nie gotują kurwa, oni polują. Adelard, z tobą co mogę potrenować w ogóle? Siłę, to nie chcę. Co słychać w ogóle? Dobra robota z przemytnikami, mały. Sprawnie uwinęliście się z Karamonem. Powoli zaczynasz łapać, o co w tym chodzi. No i gituwa. Jak już jestem kurwa trzeci stopnie, wyższy, starszy, kurczę, aspirant. Czy coś takiego. Nie wiem, co tu są za stopnie. Chodźmy do Filidy, jak ona tam ma. Ona powinna mieć w domu tak zwaną... O, witam serdecznie. Jak ty masz w ogóle? Filida, dobrze. Tak, właśnie, łuczarstwo, a to 20 kosztuje. No dobra, to jednak trochę więcej niż przypuszczałem. A ile mam? Z 13 punktów? 13. No ale to jest jeden poziom i będę wszystko wiedział, więc... E, ty nie masz... Ale masz kufer. Kurwisz się? Kurwisz się. Nie zdążymy... A, tu masz kuchnię. No dobra. I to, co ja bym chciał się nauczyć teraz gotować, to ja bym chciał... nasze kochane tutaj goblinie jagody wykorzystać. I zgotować, o, kluski z goblinimi jagodami. Do tego jest potrzebne ile? 12 miodu? 12 miodu jest potrzebne. Dużo. Daj, gdzie tu jest wyjście z tego? Wróć. No nic, to się chyba nie nauczymy. Mógłbym zjeść te w sumie goblinie jagody i wtedy... A, mam już 85 łuku. A następny łuk mamy na... Już mnie wkurwia, jak on tak pierdoli. A kolejny mamy 85 i... ten łuk jest na 80, rozumiem. A czy ja nie jestem w stanie wytworzyć łuku na 85 albo 90? Warsztacik. Sprawdzę to. Stwórz łuki. Na 90 jakiś łuczek. Masz taki? Mamy. Łuk machoniowy. Wymagana, a nie, to jest wymagana, o, to, ten, łuk łowczy, wymagana zręczność 90 i to, co ja bym teraz zrobił, to ja bym pod expił sobie do 90 i założył ten łuk. Myślę, że to będzie w porządku sprawa i zrobimy to tak, że podejdziemy tutaj do tego dokana, czy jak on tam ma, nauczymy się ze dwa zręczności, zjemy goblinie jagody. Dokan, witam serdecznie. Chciałem potrenować. Dwa razy zręczność. Jeden, dwa. Wyjdź, koniec. Zjemy goblinie jagody. Ale ja w ogóle głośno klikam w tą klawiaturę. Zjemy goblinie jagody, tylko najpierw trzeba znaleźć. Gdzie tu jest jedzonko? Tu jest. Widzę. Cyk. I teraz według premia do akrobatyki? O kurwa! Cyk! Siubiduba! Ale skaczemy jak pojebani. No teraz to jest zajebiście. Ciekawe, czy jest w ogóle tutaj możliwość nauki akrobatyki. Nie wydaje mi się. Ja jeszcze nie widziałem chyba takiej tutaj możliwości. I teraz mamy 90 punktów zręczności. Idziemy do warsztatu. Stworzymy łuk. To jest łuk łowczy, tak? 90. Stwórz. Wracamy. Koniec. Idziemy do Firidy. Mówimy. Wracaj tu. Proszę się nie bugować, bo ja tu mam ci do strzelania różne ciekawe rzeczy. Chodź tu, Frida. Chodź tu. Mogę z nami pogadać? No, mogę. I teraz mam broń na sprzedaż. Łuki. I łuk machoniowy ci sprzedaję. Ty mi płacisz za to 475 golda. A ja dzięki temu wymieniam sobie mój stary łuk na nowy łuk. I jesteśmy jakimiś, kurwa, giga przekoksami. Jeszcze mamy premię do walki z łukiem. No i mam 34 minuty odcinka, nie wiem co by można było dalej porobić. Tam transakcje w teorii mógłbym zatrzymać odcinek i zrobić. Bo tutaj wydaje mi się, że
A to jest ta misja grosz do grosza, to jest ta misja z kopalnią soli. Także jej nie wykonamy, moglibyśmy iść na te bagna, do tam gdzie piraci rządzą, ale to też daleka podróż jest. Tutaj nie możemy wykonać. Dzielnica pięści. No dzielnica pięści brzmi jak misja, którą mógłbym. O, to bym chciał najbardziej. Lekki mistrzowski miecz. I miód trzeba zakupić, więc idziemy w sumie porozmawiać jeszcze z nimi. Takie dzisiaj zrobimy jeszcze bardziej chillowe rzeczy i najwyżej w następnym odcinku. Myślę, że będzie udawane się do piratów i tam zaczniemy wykonywać te misje, bo trochę tych misji jest. O, Lutz, jeszcze raz cię widzę, ale może zajebistą zbroję, co się dzieje? Interesująca zbroja. Nigdy takiej nie widziałem na Archolos. Nie dziwi mnie to. Niewielu ma zaszczyt nosić pancerz Gwardii Królewskiej. Ponadto członkowie naszej formacji rzadko opuszczają kontynent. Robimy to tylko wtedy, kiedy trzeba wykonać bardzo ważną misję. Naprawdę jesteś z kontynentu? Zgadza się. Mam pewne rozkazy od króla, jednak, co pewnie cię nie zdziwi, nie mogę zdradzić szczegółów. Dla mnie najważniejsze jest to, że mogę połączyć przyjemne z pożytecznym. To znaczy? Archolos to moje rodzinne strony. Miło po tylu latach odwiedzić stare śmieci i odpocząć od tej cholernej wojny i jeszcze bardziej cholernych dworzan. Opowiedz mi o orkach. Nie powiem ci wiele, bo tak naprawdę znamy się tylko na pozbawianiu ich życia. Ale dobrze, niech pomyślę. Przede wszystkim, jeśli ktoś ci powie, że są prymitywnymi zwierzętami, to jak najszybciej zmień rozmówcę. Orkowie są inteligentną rasą, a ich społeczeństwo jest podzielone na swojego rodzaju kasty. Są wielcy, owłosieni i znacznie od nas wytrzymalsi, a pozycję w grupie określa siła danego osobnika. I to w zasadzie tyle. Nie wiem, skąd przybyli i dlaczego nas atakują. Gdybyśmy zaczęli studiować ich kulturę, pewnie znaleźlibyśmy odpowiedzi na te pytania. Jak wygląda sytuacja na froncie? Źle. Orkowie są mocnymi przeciwnikami, a ich ofensywa nieprzerwanie posuwa się do przodu. Niestety wygląda na to, że zaczynamy przegrywać tę wojnę. Jeśli król szybko czegoś nie wymyśli, to nawet generał Lee nie będzie w stanie przechylić szali na naszą korzyść. Jest aż tak źle? Tak. Sukcesy militarne wroga to tylko jeden problem. Dużo gorszym są słabnące z dnia na dzień morale wszystkich Myrtańczyków, zarówno żołnierzy, jak i cywili. Najpierw w ramach odwrotu poświęciliśmy parę wiosek, inaczej nie przegrupowalibyśmy wojsk. Nie wiem, co orkowie zrobili z ich mieszkańcami i wolałbym nigdy się tego nie dowiedzieć. Reszta obywateli nie była zachwycona tymi wieściami. Nikt już nie ufa królewskiej armii, bo mało kto rozumie, że tak należy postępować podczas wojny. Znaczy, armii. Dobre sobie. Raczej zgrai wieśniaków, bandytów i obszarpańców, rekrutowanych przymusowo, z rozkazu miłościwie nam panującego Robara II. Taka hałastra nic nie zdziała. Brak im podstawowego szkolenia i dyscypliny, o zasadach moralnych nie wspomnę. A nie mamy czasu, by im to od zera wpajać. Czyli królewska armia używa sobie na cywila? Takie są realia wojny. Oczywiście tutaj dotrą tylko opowieści o najzacniejszych czynach i bohaterach, bo sytuacja z archipelagiem i tak jest napięta. Gdybyśmy przynajmniej nie musieli się użerać z tymi wszystkimi dworzanami, którzy tylko czekają na kolejne potknięcie króla. Ach, szkoda gadać. Kim jest ten cały generał? Ale dużo pytań. Naprawdę o nim nie słyszałeś? O zdobywcy Warantu? Tak się jakoś złożyło. Lee jest najskuteczniejszym żołnierzem i dowódcą w historii Myrtany. To dzięki jego sprytowi udało się pokonać wojska Lukkora i Gellona oraz ostatecznie przyłączyć Warant do królestwa. Robar zawdzięcza mu bardzo wiele i póki Lee żyje, ciągle mamy szansę na odwrócenie losów wojny. Mówisz o nim z wielkim szacunkiem. Chłopcze, to nie jest zwykły dowódca mianowany za swoje urodzenie czy włażenie królowi do dupy. Lee pochodzi z nizin społecznych i sam zapracował na swoją pozycję. Nie otacza się nadętymi, bogatymi paniątkami. Woli spędzać czas ze swoimi żołnierzami, takimi jak ja. Mówię ci, jeśli pozostało mi w kogoś wierzyć, to tylko w niego. Dzięki za informację. Muszę już iść. Nie ma sprawy.
Jeśli mogę, to też chciałbym ci zadać pytanie. Śmiało. Byłeś może w Silbach? Tak. A byłem. A znasz może kobietę o imieniu Marta? Ja znam, ale nie pamiętam, kto to był. Już o tym zhardziałym i opryskiwym babsku, to pewnie jego kobieta. Marta? Mówisz o tym zhardziałym i opryskliwym babsku? Cóż, trudnego charakteru nigdy nie można było jej odmówić, ale za to jak gotuje. Jej gulasz do dziś nimi się... A, to jest Marta. Pochiwałeś się w jej kuchni, czy w niej samej? Słyszałeś może powiedzenie przez żołądek do serca? Obiło mi się o uszy. O co chodzi? To jest chyba kucharka tego karczmarza. Zanim opuściłem wyspę, by spełnić marzenie o zostaniu gwardzistą, ja i Marta... No cóż, byliśmy parą. Zaczyna się robić ciekawie. Oczywiście, ona zawsze traktowała to jako młodzieńcze marzenie, bez szans na powodzenie. Mów dalej. Jakby to powiedzieć, nie rozstaliśmy się w zbyt przyjaznych okolicznościach. To znaczy? Widzisz, pewnego dnia po prostu wskoczyłem na statek, który płynął na kontynent i nawet się z nią nie pożegnałem. Mógłbyś sprawdzić, czy dalej jest na mnie wściekła? Minęło kilka lat, może jej przeszło. Droga do Silbach jest daleka i niebezpieczna. Ale chcypniesz goldzika. Wszystko ci wynagrodzę. Słowo królewskiego gwardzisty. W takim razie, jak tylko odwiedzę Silbach, zapytam ją o ciebie. To, co w ogóle zauważyłem, to dopiero teraz zauważyłem, że my tu w ogóle widać to, że my tu mamy, kurwa, ten pas na sobie. A co teraz, jak kliknę zdjęcie tego pasa? On zniknie? Nie, no nadal jest. Myślę, że to ten pas widać. No to po prostu jest chyba defaultowy jakiś pas. Który ma wyglądać po prostu dobrze. No nic, szkoda. Idziemy kupić, kurwa, miód. Miód się sam nie kupi, a ja tutaj muszę, kurwa, potkę zrobić. Znaczy potkę, goblinie jagody muszę ugotować. Dużo miodu muszę. O! Anda z różnorościami. Mam nadzieję, że w tych różnorościach masz też miód, kurwa. Właśnie nie masz. Jest tak zwany El Problemo. Amulet oświecenia. No te amulety to mogę mieć chyba dwa, a mam jeden. Ale no nie będę kupować. Miód chciałbym kupić. Miód, 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 miód. Panowie, nikt tu miodu nie sprzedaje. Może tutaj karczmasz. Tomas. To już gadałem z tobą. Pokaż mi miód. Nie masz miodu. No to ostatnia lokalizacja. Piekarz. Pohandlujmy. No nie masz miodu. Niestety. No nic, czy dodała nam się misja? Jest. W cichej mgle. Królewski gwarcista Lutz chciałby odnowić kontakt ze swoją sympatią przed kilku lat Martą. Poprosił mnie o sprawdzenie, czy dalej jest na niego wściekła. Pewnie tak. Znając jej charakter. Oby tylko nie wyżyła się na mnie. No to właściwie... W teorii chyba nie jest turbo daleko do tego Silbach, bo właściwie to mogę już tam zabrać karawanę. Jesteśmy na miejscu, więc 43 minuty odcinka. No myślę, że udamy się tam do tego Silbach pogadać jeszcze z tą Martą i zakończymy odcinek. Goniec. Słuchaj, zabierz mnie do wioski Silbach. On mi idealnie, kurwa, zabiera pod tą karczmę, tak? Tak, więc daleko nie mamy. Czy to jest Marta? Nie, to są jakieś Maven. A w ogóle pogadajmy sobie z nim postacią. Może mają coś ciekawego do powiedzenia. No nie. Farmerka, farmerka. Nie widzisz. Kurwa, jacy nie mili. Bastian. Coś ciekawego? No może ty będziesz miał miód. Masz miód. I to ile masz miodów? Bierę wszystko. Wszystko. Farmer, Wiktor. Hej. Od czasu śmierci Hendrika starszy powołał wartowników, ale według mnie to za mało. Przydaliby nam się prawdziwi strażnicy z krwi i kości. Ja mogę pomóc. Ja strażnik. Ja tutaj szef. Marta w kuchni? Nie. Marta tam pewnie myje, ale my usmażymy sobie posiłek. Ujejs. Dawaj mi te, kurwa, goblinie jagody. Jeden raz. A, dwa mogę. No to dwa. Cyk. Koniec. To nam, one nam dadzą 6 zręczności. Czyli niestety
za mało. Bo potrzebujemy tej zręczności 10, jeżeli chcielibyśmy tutaj zajebisty mieczyk sobie wykonać. Także jeszcze troszeczkę poczekamy, prawdopodobnie do kolejnego poziomu, bo nie jestem pewien, czy jestem w stanie ugotować jeszcze tych goblinich jagód. Bo przede wszystkim do gotowania goblinich jagód, no są potrzebne, uwaga, goblinie jagody. A mam jeszcze raz. I mógłbym się 9 nauczyć i 10. I jeden sobie jakby jeszcze zręczności się nauczyć od jakiegoś zioma. Więc jesteśmy w stanie to wykonać, natomiast potrzebuję miodu. Dawaj Mieszka i jest delikatna sprawa do tutaj obgadania. Marta, mam do ciebie pewną delikatną sprawę. Ty? A ty czego możesz ode mnie chcieć? Lutz przesyła pozdrowienia. Skąd o tym wiesz? Kto ci powiedział? Spokojnie, ja tylko... Nie tutaj, nie przy ludziach. O kurwa, chyba sprawa jest giga delikatna. Dobra, Marta ma krasa na zioma. Będzie dobrze, my mu jeszcze kurwa załatwimy. A gdzie my biegniemy, ty? Tak daleko? Ciekawe, co czy w domu Kurta się coś zmieniło w ogóle. Dawno tu nie byliśmy. Co ja ci takiego zrobiłam? Czemu chcesz mnie pogrążyć? Może nie jestem dla ciebie zbyt uprzejma, ale to nie znaczy, że... Spokojnie, Marto. Spotkałem Luca w mieście. Wrócił w rodzinne strony. Jest teraz gwardzistą królewskim. A więc jednak mu się udało, dran jeden. Czyli ciągle jesteś na niego zła, rozumiem. Sam bał się twojej reakcji i widzę, że nie bez powodu. Zła? Ten dureń prawie zrujnował mi życie. Jednego dnia planuje z tobą przyszłość, a następnego ucieka jak zbity pies, żeby go zaraza wzięła. I jeszcze nawet nie ma odwagi, żeby się tu samemu pokazać z tą paskudną mordą. Minęło parę lat, może czas mu wybaczyć. Nie masz pojęcia, co przez niego przeszłam. Nie chcę go widzieć na oczy. Zostaw mnie już, muszę wracać do pracy. No niestety, staraliśmy się. Myślałem, że jednak jest crash, ale chyba jest jednak... No co? Gówno jest niestety. Widziałem, że Marta nie będzie zachwycona, ale z takiej reakcji się nie spodziewałem. Pomimo upływu lat dalej pawa nienawiścią do Luca. Ktoś mi się widzi, że... Nie powiedział mi wszystkiego, pójdę z nim porozmawiać. Ty, ale to co, ja teraz będę tak podróżował, kurwa, prawo, lewo, prawo, lewo. No w teorii mógłbym w sumie podróżować za darmo. Bo tam mamy przecież runy teleportacyjne. A z drugiej strony te runy teleportacyjne, jak ja mam biegać, to już mi się nie chce. Koniec za reakcję, tak, dyszkę zapłacę i już jestem kurwa na miejscu. Miasto Archalos, Archalos, miasto Archalos, pod gildię kupiecką. Idziemy jeszcze przekazać informację, 47 minut odcinka, szybko. Jak to w ogóle trzeba ogarnąć w czasie, żeby tak idealnie był odcinek, najlepiej jest kurwa zacząć i skończyć misję. I wtedy tak idealnie się to składa, że my nie jesteśmy nagle w połowie misji w następnym odcinku. I mogę sobie też jakiś tytuł fajny dać wtedy. Trzeba bardzo dużo rzeczy ogarnąć. Sądząc po twojej minie, nie masz dla mnie dobrych wieści? Nie mam. Pomimo upływu lat, ciągle jest wściekła. Nie wiem, co między wami zaszło, ale lepiej nie pokazuj się w Silbach. Nie, nie mogę tego tak zostawić. Trzeba coś wymyślić. Może upozorujemy moją śmierć i jej serce wreszcie się skruszy? Albo napad bandytów, albo... Albo powiesz mi, co tak naprawdę zrobiłeś, że w jej oczach płonie żądza mordu. Nie chciałbym cię wtajemniczać w szczegóły. W takim razie radź sobie sam. Zmarnowałeś wystarczająco dużo mojego czasu. Czekaj, no już dobrze, powiem wszystko. Pamiętasz, jak ci mówiłem, że wskoczyłem na statek bez pożegnania? Więc nie do końca tak było. Odchodząc, pożyczyłem od Marty trochę złota. Chciałeś powiedzieć, ukradłeś jej oszczędności? No, tak. W dodatku nie był to mój pomysł, bo nie opuściłem wyspy sam. Był ktoś jeszcze. Nie damy rady lud z tego kurwa zreperować, mi się wydaje. Nie znałeś Wery. Nie wiesz, jaka potrafiła być przekonująca. Szkoda tylko, że zostawiła mnie przy pierwszej lepszej okazji. W takim razie nie dziwię się, że Marta nie chce mieć z tobą nic wspólnego. Tak, wiem, spieprzyłem jej życie. Ale nim wrócę na kontynent, chcę wszystko naprawić. Masz jakiś pomysł? No,
zacznij od spłacenia długu. Zacznij od spłacenia długu. Nie najgorszy początek, ale to za mało. Prawda, to nie wystarczy. Jednak zdecydowanie warto od tego zacząć. Racja. Trzymaj i wszystko jej zanieś. Masz jeszcze jakieś pomysły? Ja mam za dół psa. Zorganizować wam schadzkę gdzieś poza Silbach. To jest myśl. To musi być coś niezwykłego. Dobre jedzenie, wino, odpowiedni klimat i muzyka. Koniecznie muzyka. Umiesz grać na lutni? Nie, za to ty zaczynasz grać mi na nerwach. Teraz wam opowiem, dlaczego się śmieję. Znajdź jakiegoś grajka. Archolos to kulturalna stolica regionu. Na pewno znajdziesz kogoś chętnego. Człowieku, nie będę dla ciebie latał po całej wyspie, nie za darmo. A co powiesz na dobry miecz prosto z kontynentu? Takiego oręża nie znajdziesz na tych wyspach. A co powiesz na Golda? To mogłoby mnie zainteresować. A więc mamy umowę. Miecz za przebaczenie Marty. Ale się wkurwia, jak mi dasz ten miecz za stówę. Za 100 zręczności, tak, co mam. Trzymaj. Zacznij od przekazania Marcie złota. Przy okazji, może dowiesz się w wiosce, co by mogło jej zaimponować? Jej nie pytaj, ale ktoś na pewno dobrze ją zna. Może będzie w stanie ci pomóc. Nie zaszkodzi popytać. Im szybciej wyruszysz, tym szybciej cała ta nieprzyjemna sprawa będzie za nami. Powodzenia. Uda się to Marty, czemu nie? Jeśli Golda. No dobra, ale to wszystko wydaje mi się dokończymy w następnym odcinku. No jeszcze porozmawiajmy z Martą, jeszcze opowiem jedną historię, którą miałem opowiedzieć. Dlatego się zaśmiałem, bo zapytał mnie, czy umiem grać na lutni. A tak się składa, że może i w gierce nasz kurwa bohater, jak on ma nazwisko? Znaczy, jak się w ogóle nazywa? Kurwa, zapomniałem, jak się kurwa bohater nazywa. No nieważne, w każdym razie w szkole, już opowiadałem tą historię 300 razy. Ale jak mieliśmy takie opisy w szkole i każdy pisał, jakie jest jego hobby na stronie szkoły, to ja miałem takie zdjęcie jakieś pewnie. Wiem, jakie miałem zdjęcie, takiego selfiaka zdjęcie i miałem mistrz gry na lutni, miałem taki opis. Bo kiedyś to wpisałem i oni mi to wpisali, kurwa, do szkoły i miałem taki, mam, no chyba wydaje mi się na stronie szkoły mam nadal taki opis, pozdro, mistrz gry na lutni, jak ja do tego momentu to nie wiedziałem, kurwa, co to jest za instrument. I kiedyś dla beki tak napisałem i oni to mi napisali, kurwa, w opisie szkoły i tak jakoś zostało, dlatego się śmieję, że umiem grać na lutni, oj. Dobra, mam coś dla ciebie. Ode mnie chcesz. Lutz opowiedział mi całą historię. Oto złoto. Oddajmy to i zakończmy dzisiejszy odcinek. Znaczy, dobrze, że ma chociaż ten odcinek. Dziękuję, że zechciałeś mi je oddać. Może dasz się przekonać na spotkanie z Lutzem. Bardzo mu na tym zależy. Przysięgam, że jak tylko przekroczy próg tej karczmy, to moja miotła pójdzie w ruch. Nie ma mowy. Nie tutaj. Lutz chciałby się spotkać w jakimś ustronnym miejscu. Żeby wyrządził mi kolejną krzywdę? Zwariowałeś? Nic się nie wybieram. Marta z chęcią przyjęła złoto, ale wciąż nie ma ochoty na spotkanie z byłym kochankiem. Muszę się dowiedzieć, jak jej zaimponować. Wiktor i Bastian znają ją najlepiej. Może będą w stanie mi pomóc. Myślę, że no nie, no to już za dużo jakby pytania i gadania. Mam już 53 minuty odcinka, więc widzimy się w następnym odcinku. Prawdopodobnie dzisiaj, bo odcinki są dwa razy dziennie. Zostawcie lajka, komentarz, suba, padnijcie na Twitcha. No i tyle. Żegnam z dziwnych gitów. Trzymajcie się w tej Polsce i pamiętajcie, żeby nie oglądać świat za krat, jak dobre chłopaki. Tyle. No, co ja pierdolę. Dobra, nara, widzowie.